Ryszard Wieczorek i Janusz Białek, trenerzy, którzy dziś po raz pierwszy poprowadzą swoje zespoły. Szkoleniowiec gości w nie najlepszej sytuacji GKS, przeszedzony kadrowo, obciążony zakazem transferów, do tego słaby finansowo. W dużo lepszym położeniu Wieczorek, trener od wielu lat związany z pierwszym zespołem Odry. Dysponuje drużyną o dość dużym potencjale, która w tym sezonie powinna częściej spoglądać nie w dolną, a górną część tabeli. Potwierdzeniem tego wszystkiego pierwsza akcja już z 60 sekundy. Ostre uderzenie Sibika i bramkarz GKS-u. Matyja, obrońca, zapuszcza się pod bramkę rywala, uderzenie z dystansu. Piotr Lech na raty, ale skutecznie. W 8 minucie rzut wolny dla gości, dośrodkowanie. Zamieszanie pod bramką Tomali i niespodzianka. 1-0 dla GKS-u Katowice. Dośrodkowanie Kubisza, błąd Górskiego, Dudka i Tomali. Piłka odbija się od głowy Dudka i po samobójczym trafieniu od 10 minuty GKS Katowice prowadzi na stadionie w Wodzisławiu 1-0. Błąd właściwie całej defensywy Odry Wodzisław. Malinowski. Przerzut na drugą stronę kapitana gospodarzy. Bardzo ładne uderzenie Sibika. Od początku z determinacją grają zawodnicy w białych strojach, niepewnie Lech, za lekko Jakubowski, piłka nad bramką prowadzących 1-0 Katowiczan. 26 minuta. W dalszym ciągu atakują piłkarze Odry. Dobra akcja Chałubińskiego, uderzenie obok bramki Piotra Lecha. Jak do tej pory tylko jeden wypad gości. Niezwykle skutecznie grają Katowiczanie w Wodzisławiu, a stroną atakującą od początku spotkania gospodarze. Dośrodkowanie Kościuka, Michał Chałubiński i w 28 minucie mamy remis. Odra w ataku dziś z Chałubińskim i Saganowskim. Nie ma w Wodzisławiu już Rasiaka, nie ma też Sosina, napastnik wypożyczony z Wisły. Dostał w środę propozycję z niemieckiego St. Pauli. Wczoraj rozegrał mecz sparingowy w Niemczech. Nie wypadł on najlepiej, najprawdopodobniej już w następnej kolejce będzie bronił barw Odry Wodzisław. Wcześniej kołyska dla niedawno narodzonego dziecka Piotra Rockiego i akcja Odry. Dobrze Saganowski zgrał do Jakubowskiego. Akcja byłych zawodników Łódzkiego Klubu Sportowego. Zagranie do Sibika i bramka. 2-1 w 41 minucie spotkania. Widać luki w drużynie z Katowic przy Bukowej. Wszyscy jednak wierzą, że to ostatni mecz w takim składzie. Gdy Polski Związek Piłki Nożnej uchyli zakaz transferów, GKS wzmocnią m.in. Sadzawicki i Janus. Paweł Sibik i 2-1. Jeszcze jedna akcja z pierwszej części spotkania, części, która zakończyła się małym zgrzytem. Faul Andruszczaka, na boisko pada Górski. To już druga żółta kartka, a w konsekwencji czerwona dla Andruszczaka. Końcówkę pierwszej i całą drugą połowę goście będą musieli grać w dziesiątkę. My zobaczmy jeszcze zagranie, po którym Andruszczak ujrzał pierwszą żółtą kartkę. Po pierwszych ciekawych 45 minutach 2-1 dla Odry Wodzisław. Michał Chałubiński jakby chciał podpowiedzieć kolegom: grajcie do mnie, dzisiaj mamy dobry dzień. Akcja Dudka, mknie obrońca Odry lewą stroną, zagranie do Chałubińskiego i gol. 3-1 dla Odry Wodzisław. Cieszy się Michał Chałubiński, miał nie najlepszy poprzedni sezon, tylko 4 bramki, a teraz rozpoczął bardzo udanie. 56 minut, 3-1 dla Odry i aż 2 bramki Chałubińskiego. Saganowski, jeden z nowych nabytków Ryszarda Wieczorka, do Jakubowskiego. Często obydwaj byli zawodnicy ŁKS-u, współpracowali ze sobą, ale przynajmniej na razie w meczu przeciwko GKS-owi Katowice nie wszystko jeszcze wychodziło tak, jakby tego chcieli. Tym razem Chałubiński, znów Saganowski i piłka w rękach Piotra Lecha. Końcówka spotkania. Przewaga tak jak w pierwszej, tak w drugiej
po stronie Odry. Znów bliski szczęścia Marek Saganowski. Piłkarz ze stajni Antoniego Ptaka ostatnio bronił barw Orlenu. Teraz szuka szczęścia w Odrze Wodzisław. Jedna z nielicznych akcji JKS-u strzelał Kubisz i piłkę nad poprzeczką przeniósł Grzegorz Tomala. 90. minuta, jeszcze jeden zryw Odry. Saganowski próbował z woleja. Jeszcze raz Marek Saganowski i wynik już nie ulega zmianie. Inauguracja w Wodzisławiu zdecydowanie dla Odry. Po 4 bramkach piłkarzy z Wodzisławia, 3-1 dla gospodarzy. Mam nadzieję, że się wreszcie przełamałem. W zeszłym sezonie nie miałem dobrej rundy wiosennej. Więcej podawałem niż strzelałem bramek. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie inaczej, że to ja będę strzelał bramki. Nie dysponujemy optymalną kadrą. Dzisiaj z konieczności grało też kilku zawodników. Mecz można powiedzieć, że się ułożył pod nas, ale gapiostwo z naszej strony, zła gra po bokach doprowadziło do tego, że Odra wrzuca piłki z bocznej linii i tak strzelali bramki.